Rozmowa o dziewiątej. Ze mną w studiu Jarosław Flakowski, wiceprezydent Zielonej Góry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Dokładnie tydzień temu w mediach społecznościowych pojawiła się informacja o rezygnacji Krzysztofa Sikory z funkcji prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze. Czy byliście zaskoczeni decyzją pana Sikory? Czy zaskoczenia nie było z panem prezesem Sikorym? Współpraca układała się poprawnie. Współpracowaliśmy przez te dwa miesiące. Ta współpraca była owocna, niemniej jednak pan prezes Sikora zadeklarował chęć rozwoju na innym odcinku służby publicznej, z tego co wiemy. Także przyjęliśmy tą rezygnację i życzymy panu Sikorze powodzenia w nowym miejscu pracy. Natomiast jako... Kto teraz zastąpi pana Krzysztofa Sikorę? Tego jeszcze nie wiem. Prowadzimy rozmowy z kandydatami. Decyzja do końca tego miesiąca zostanie podjęta, tak żeby spółka nie pozostała bez władz zarządzających. Podkreślę, że pan prezes Sikora przebywa obecnie na zaplanowanym urlopie, a spółką zarządzają prokurenci, którzy odpowiadają z jednej strony za część finansową, z drugiej za część techniczną zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej. A jakie kompetencje powinna mieć osoba, która zarządza taką spółką jak właśnie Zakład Gospodarki Komunalnej? Duży obszar działalności. Przede wszystkim wiedza i doświadczenie z zakresu zarządzania dużymi podmiotami publicznymi, wiedzę menedżerską oraz doświadczenie, które pozwoli na to, żeby takim tworem zarządzać. Nie mówimy tu oczywiście o kompetencjach dotyczących poszczególnych obszarów, ponieważ są w spółce zatrudnieni odpowiedni specjaliści, natomiast przyszły prezes bądź też prezeska Zakładu Gospodarki Komunalnej powinna wykazywać inicjatywę dotyczącą rozwoju nie tylko działalności tak zwanej niekomercyjnej, czyli dostarczania dla państwa, mieszkańców Zielonej Góry usług komunalnych, ale też poszukiwać takich obszarów, żeby w ramach tych usług komunalnych prowadzić również działalność gospodarczą dla zysku, która potem będzie reinwestowana na rzecz mieszkańców Zielonej Góry. To nie jedyna zmiana w Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Zlikwidowaliście stanowisko ogrodnika miejskiego. Dlaczego? Dlaczego? To pytanie, które bardzo często się pojawiało w momencie rozpoczęcia zmian w Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Chcielibyśmy szerzej zająć się obszarem zieleni w mieście. Pamiętajmy, że Zielona Góra to gród winny. I będziemy poszukiwać takiego rozwiązania, żeby uporządkować zarówno klasyczną zieleń miejską, ale też szczególnie objąć opieką te miejsca, w których rosną winorośla. Jest to bardzo duża atrakcja naszego miasta. Osoby, które odwiedzają nasze miasto, bardzo często są zdziwione, że w okresie jesiennym można podejść, skosztować tego winogrona. I w różnych miejscach miasta odkrywają... A do tej pory te winogrona były, można powiedzieć, zaniedbane. Znaczy, nie były dostatecznie objęte opieką. To się ma teraz zmienić. Tak, to się ma zmienić. Jesteśmy przed najważniejszym wydarzeniem społeczno-kulturalnym naszego miasta, winobraniem. Chcielibyśmy, żeby już winobranie pierwsze efekty mieszkańcy i goście mogli dostrzec. To jak się będzie nazywało to nowe stanowisko? Myślimy o winogrodniku, który będzie... Po pierwsze zajmował się właśnie uporządkowaniem gospodarki związanej z winoroślą, ale też po części zajmował się zielenią miejską. Niemniej jednak jeszcze nie podjęliśmy decyzji, w jakiej strukturze będzie się to miejsce znajdowało. Czy to będzie ZGK, czy jakaś czy inna na przykład spółka, urząd, czy urząd miasta? Miasta, tak. Jesteśmy jeszcze przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Czy planujecie jakieś zmiany? Część na przykład działów chcecie przenieść właśnie do innej instytucji. Czy takich zmian już nie planujecie? Na ten moment nie planujemy. Na pewno planujemy rozszerzenie działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej. Myślimy o tym, żeby tak zwana akcja zima, czyli zimowe utrzymanie dróg znajdujących się pod zarządem prezydenta miasta Zielonej Góry było w 100% w przyszłości realizowane przez Zakład Gospodarki Czyli Komunalnej. Czyli już nie chcecie robić konkursu dla firm spoza i tylko Zakład Gospodarki Komunalnej, tak to rozumiem, bo do tej pory Zakład Gospodarki Komunalnej akcję zima częściowo prowadził. Częściowo prowadził, traktujemy to jako okres testowy, spółka sprawdziła się w tym działaniu i chcielibyśmy, aby pieniądze publiczne były kierowane do podmiotu, który będzie w sposób należyty realizował to zadanie. I tak naprawdę tutaj mamy sytuację podwójnej wygranej dla mieszkańców, ponieważ pieniądze publiczne trafiają do podmiotu publicznego, który też jest
jest spółką, co prawda spółką prawa handlowego, natomiast jest jego właścicielem są wszyscy mieszkańcy Zielonej Góry i wydaje nam się już na tym etapie, że Zakład Gospodarki Komunalnej po drobnych jeszcze inwestycjach będzie w stanie zrealizować takie zadanie na rzecz miasta. Ale to dobrze już teraz? I skutecznie. W czasie tej najbliższej zimy? Czy... Znaczy, to jest proces, w którym jeszcze mamy ważne umowy z podmiotami zewnętrznymi i chcielibyśmy, żeby w perspektywie dwóch najbliższych sezonów ten proces się odbył i żeby to zadanie było realizowane według metody in-house, czyli zlecenia podmiotowi, który jest w 100% własnością miasta, zadania, które jest zadaniem własnym. Jeżeli chodzi o miejskie spółki, audyt trwa, jakieś nowe informacje? Znaczy, działania audytowe trwają, zmiany są dokonywane w poszczególnych spółkach. Obecnie jesteśmy na etapie po wymianie składów rad nadzorczych. Nowe rady nadzorcze są powołane, konstytuują się. Będziemy chcieli, aby dokonały pogłębionej analizy funkcjonowania każdej ze spółek, wyznaczyły nowe cele zarządcze dla prezesów. Ale też, tak jak Państwo obserwujecie, dla nas jako prezydentów miasta Zielona Góra i pana prezydenta Marcina Pabierowskiego nie są istotne personalnie, tylko skuteczność działania takiego podmiotu. Stąd też te zmiany są powolne, sukcesywne i przede wszystkim mają służyć dobru mieszkańców, czyli efektywniejszemu dostarczaniu usług komunalnych. A w najbliższych tygodniach możemy spodziewać się jeszcze jakichś zmian kadrowych w tych spółkach? Na ten moment nie planujemy. Jeżeli jakiekolwiek zmiany kadrowe będą się odbywały, będą one wynikały z ustaleń nowych rad nadzorczych, które będą przekazywały nam informacje na bieżąco. Ich rolą podstawową jest prowadzenie w imieniu prezydenta bieżącego nadzoru nad funkcjonowaniem tych podmiotów i mamy nadzieję, że poszczególne rady będą nam przekazywały wnioski, my będziemy je rozpatrywać i potem formułować dalsze zalecenia. Skoro o zmianach mowa, w Urzędzie Miasta powstał nowy Departament Strategii Zarządzania Miastem. Dokładnie. Kilka słów właśnie o tym departamencie. Jakie kompetencje będzie miał ten organ? Moją podstawową kompetencją, którą przyznał mi pan prezydent Marcin Pabierowski do realizowania, jest to gospodarka komunalna, czyli i gospodarka mieszkaniowa, czyli te dwa elementy, które są szczególnie istotne dla mieszkańców. Te zmiany, które zostały zaplanowane, wchodzą w życie od 1 sierpnia. Tak naprawdę one nie wpłyną na funkcjonowanie mieszkańców. Zwolnień nie będzie? Będą może dodatkowe zatrudnienia? Znaczy, na ten moment nie planujemy dodatkowych zatrudnień, porządkujemy sytuację zarządczą w departamencie, ale też antena radia nie jest tym miejscem, w którym powinienem komunikować takie decyzje. Także jeżeli decyzje kadrowe zostaną podjęte, to oczywiście Państwo też poweźmiecie taką informację z naszych stron internetowych. Natomiast na ten moment dokonaliśmy uporządkowania tego pionu. Został powołany departament, który będzie odpowiadał w sposób rzeczywisty i z jasno dookreślonymi kompetencjami, kto za co odpowiada. Zostanie wprowadzone jednolite kierownictwo, czyli nie będzie już takiej sytuacji, że mieszkaniec, który ogląda strukturę urzędu, z jednej strony widzi departamenty, z drugiej strony biura, z trzeciej strony wydziały. Być może będzie się zastanawiał, co to oznacza. W tym momencie utworzono jednolitą strukturę, ale też przed nami są dalsze zmiany struktury Urzędu Miasta, ale one będą w sposób ewolucyjny wprowadzane, tak aby mieszkańcy nie odczuli jakichkolwiek zatorów dotyczących tych usług, które potrzebują na co dzień do życia. Jeżeli chodzi o ten departament, to jakie kompetencje? Bo chodzi mi o to, jakie działy, wydziały będą podlegały pod ten departament jest na ten moment. Cała gospodarka mieszkaniowa, gospodarka komunalna, obsługa przedsiębiorców, promocja gospodarcza, ale też takie jednostki wewnętrzne, które tak naprawdę bezpośrednio nie dotykają funkcjonowania miasta, ale są ważne dla struktury urzędu, czyli będzie to biuro informatyków. W związku z tym, że planujemy dalszą cyfryzację usług dla mieszkańców i funkcjonowania samego urzędu, zdecydowaliśmy, że taka jednostka, która wcześniej była poza strukturą departamentów, funkcjonowała samoistnie, będzie potrzebowała ściślejszego kierownictwa. No i takim dodatkowym elementem, który też nie zmieni świadczonej usługi, Wydział Komunikacji stanie się biurem w ramach tego departamentu.
Mam pytanie o dziką Ochlę. Od momentu, kiedy uruchomiliście kąpielisko H2 Ochla, to miejsce, można powiedzieć, stało się taką sypialnią, parkingiem dla kąpieliska H2 Ochla, szczególnie w te dni upalne, kiedy tych samochodów, klientów kąpieliska jest bardzo dużo. Czy wy w jakiś sposób chcielibyście jednak tę dziką Ochlę reaktywować i zachęcić mieszkańców, żeby również tam spędzali wolny czas? Tak, prowadzimy rozmowy z obecnym dzierżawcą tego terenu. Otrzymywaliśmy liczne skargi mieszkańców dotyczące zakresu bezpieczeństwa i porządku w tym rejonie. Jesteśmy po rozmowie zarówno z policją, jak i strażą miejską. Od tego weekendu zostaną wzmocnione patrole, tak żeby mieszkańcy czuli się tam bezpieczniej. Zakład Gospodarki Komunalnej, jako że ten teren jest częściowo dzierżawiony, częściowo przynależy do miasta, wykona dodatkowe sprzątanie tego terenu, tak żeby z jednej strony był on utrzymany w porządku, takim zwykłym, codziennym ładzie, ale z drugiej strony już od weekendu, kiedy zostaną wzmocnione patrole, też żeby ten porządek został utrzymany. W przyszłości planujemy oczywiście objęcie tego terenu rewitalizacją, ponieważ miasto przystąpiło do aktualizacji gminnego programu rewitalizacji i będziemy szukać takich rozwiązań, które będą dodatkowym elementem tego rejonu. Chcielibyśmy, żeby w tym rejonie nie tylko była H2 Ochla, ale też ta dzika Ochla dla osób, które potrzebują innego rodzaju rozrywki, polegającą choćby na takim zwykłym wypoczynku piknikowym w ciszy. I kolejno też będziemy prowadzić akcje co do użytkowania samochodów. W moim pionie znajduje się również komunikacja miejska. Ja jestem bardzo mocnym zwolennikiem tejże formy przemieszczania się i będziemy zachęcać mieszkańców tak, aby pozostawili swoje samochody pod domem w garażach, a korzystali z naszych autobusów. A to będzie jakaś taka kampania promocyjna? Myślimy o kampanii promocyjnej, ale też o drobnej regulacji już istniejących połączeń autobusowych, tak żeby dostarczyć mieszkańcom argumentów, żeby wewnętrznie mogli podjąć taką decyzję. No przypomnę, że choćby młodzież szkolna i studenci poruszają się już w naszej komunikacji za darmo, a do końca tej kadencji chcielibyśmy osiągnąć taki stan, w którym mieszkańcy będą mogli się w ogóle poruszać za darmo komunikacją miejską po naszym mieście, zgodnie z deklaracjami, które pan prezydent Pabierowski... Ale wszyscy jeszcze... mieszkańcy? Wszyscy mieszkańcy, czyli osoby, znaczy może zdefiniujmy to w ten sposób, wszystkie osoby, które płacą u nas podatki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Jarosław Flakowski, wiceprezydent Zielonej Góry. Dziękuję bardzo i życzę Państwu miłego dnia. Rozmowa o dziewiątej.